Aby korzystać przez 3 lata z urządzenia nawigacyjnego zawartego w cenie zakupu pojazdu, musisz go skonfigurować, by mieć dostęp do następujących usług. Bieżące informacje o ruchu drogowym, pogoda, lokalizacja parkingu i stacji paliw, a także ich ceny na bieżąco. Wyszukiwanie online punktów zainteresowań. Jest również opcjonalna usługa fotoradary. Jeśli nie chcesz wykupić tej usługi przy zakupie pojazdu, masz możliwość nabycia tej opcji w późniejszym terminie. Usługi te są dostępne, kiedy wyświetli się logo TomTom Traffic. Opisane w tym filmie etapy muszą być wykonywane przy uruchomionym silniku. Zacznijmy od ustawienia usług. Na ekranie nawigacyjnym kliknij ikonę koła zębatego, aby wybrać profil użytkownika. Ustawiona konfiguracja będzie dotyczyła wyłącznie tego profilu. Jeśli używasz wielu profili, każdy z nich będzie musiał być skonfigurowany indywidualnie. Na ekranie nawigacji kliknij menu, ustawienia, a następnie zakładkę mapa. By móc korzystać z usług, zaznacz zezwalaj na wysyłanie informacji. Możesz zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, w tym samym menu, jeśli nie chcesz przesyłać informacji o lokalizacji, ale spowoduje to przerwanie usług. Potwierdź, klikając OK. Musisz teraz sprawdzić status aktywacji usług, naciskając ikonę powiadomienia, a następnie dane usług. Kliknij ikonę mapa świata. Po kilku sekundach dostęp do usług powinien przejść z niedostępne na włączone. W przeciwnym razie skontaktuj się z działem obsługi klienta. Dostępność podłączonych usług powinna się teraz wyświetlić jako dostępne. W przeciwnym razie być może znajdujesz się w miejscu bez zasięgu sieci. Wtedy należy przestawić pojazd i ponownie kliknąć ikonę mapa świata. Logo TomTom Traffic znajduje się teraz w prawym dolnym rogu. Wystarczy wybrać usługi, które mają być widoczne na mapie. W tym celu kliknij ustawienie Zarządzaj mapami i zaznacz wymagane usługi. Szerokiej drogi.